Dzień dobry. Chciałem pokazać, w jaki sposób zadać słupy obrócone. To znaczy słupy, dotyczy to oczywiście słupów prostokątnych, które na przykład w takiej płycie powinny być ustawione odpowiednio do krawędzi, a na przykład na tym łuku wachlarzowo. Weźmy sobie słupy. Deklarujemy słup o wymiarze w kierunku osi X 0,2 na 0,4. I jeżeli teraz wprowadzimy w te miejsca te słupy, no to mamy je ustawione poprawnie. Natomiast jeżeli byśmy zrobili to samo tutaj w tej strefie, no to one by nie były ustawione prostopadle do tej linii. Dlatego też wywołujemy ponownie słup, wpisujemy tutaj kąt obrotu. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, że otrzymujemy słupy obrócone. No a co zrobić ze słupami rozłożonymi wachlarzowo? No oczywiście można pracowicie poodczytywać kąty poszczególnych miejsc i wpisywać te kąty, ale można zrobić inne postępowanie. Wywołujemy słupy, likwidujemy to tutaj 0 i zakładamy na nasze podparcia. Teraz wybierzemy z menu węzły tak zwane układy węzłowe, które mogą być zdefiniowane poprzez podanie węzła kierunkowego. Węzłem kierunkowym będzie środek tego łuku, no ale wcześniej musimy go poznać. W tym celu wywołamy sobie opcję pokaż, współrzędne, środek łuku. No i proszę Państwa, wybieramy trzy węzły na łuku. No i program nam pokaże węzeł będący środkiem tego łuku. No to teraz już idziemy do naszych układów węzłowych. Zadajemy układ węzłowy, węzeł kierunkowy. Wybieramy ten środek. I proszę Państwa, teraz wybieramy węzły z układem węzłowym. Proszę się nie martwić, za chwilę rysunek się odświeży. I będziemy mieli słupy ustawione wachlarzowo. No i tak wygląda ustawianie słupów, które zwyczajowo nazywane są słupami ukośnymi. One są oczywiście nadal pionowe, tyle tylko, że mają obrócony przekrój. Dziękuję Państwu.